Witam serdecznie w moim różanym ogrodzie. Dzisiaj wśród róż pnących pokażę najbardziej efektowne odmiany, pachnące i bardzo odporne na choroby grzybowe. Wybrałam 8 odmian spośród moich ponad 20 róż pnących. Wszystkie, które przedstawiam, to róże są młode, rosną nie trzeci sezon, ale już można powiedzieć, że robią niesamowite wrażenie. Będzie też można porównać, jak się rozwinęły krzewy po moim cięciu, które pokazywałam w filmiku z 16 kwietnia o 3 sposobach prowadzenia róż pnących. Zapraszam więc na spacer po moim różanym ogrodzie. Moją najbardziej efektowną i najwcześniej kwitnącą różą jest Red Flame Michela Adama z 2001 roku. Róża o dużych, pełnych, czerwonych kwiatach w typie róż herbatnik. O silnym zapachu, który jest określany jako pomieszanie malin i wina. Rośnie bardzo szybko i silnie. Ma piękne ciemnozielone i błyszczące liście, jest bardzo odporna na choroby grzybowe, a liście do jesieni zachowuje w idealnym stanie. Jednym sposobem jej prowadzenia jest upinanie jej w formie wachlarza, ponieważ pędy ma grube, ale dosyć giętkie. A kwitnie na krótko pędach tylko jednym kwiatem, ale za to jakim dużym. Obok widać Florentynę, która zakwita trochę później, to róża Cordesa z 2002 roku o karminowo-czerwonych kwiatach w typie nostalgicznym. Ta róża jest jak widać znacznie mniejsza, chociaż wypuszcza sporo nowych pędów. Pędy ma bardzo elastyczne i podatne na przyginanie, ale zaletą tej róży jest też wypuszczanie pąków kwiatowych na całej długości pędu, który jest również prowadzony pionowo. Ja ją lekko przyginam, nie ma już za dużo miejsca przy ekspansywnej Red Flame. Florentyna jest bardzo odporna na choroby, kwitnie obficie i bez przerwy i tworzy nowe kwiaty, jest też odporna na deszcz i nie przypala jej słońce. Tutaj z bliska widać jej piękne kwiaty i to jest jedna z najlepszych czerwonych róż. Kwitnie bukietami i nieco zwiększa te kwiaty, dlatego wybrałam jej miejsce na górce. To rabata na murku przy ścianie garażowej. W ten sposób mam ścianę kwitnącą na czerwono, która góruje nad całym ogrodem. Muszę przyznać, że efekt jest niesamowity. A na końcu tej rabaty posadziłam różę pnącą Brownie, pachnącą nowozelandzką piękność z 2009 roku, którą prowadzę jako różę krzaczastą. Chociaż dorasta do 2 metrów wysokości, to przycięta niżej i nie ucieka w górę. Lubi słoneczne stanowisko, a jej kwiaty są podobne do kwiatów róż herbatnych. Pięknie pachnące, w ciekawym kolorze ceglastej czekolady z jasnymi brązowymi smugami. Jest bardzo zdrową różą, a jej kwiaty dobrze znoszą deszcz i silne słońce. Chociaż zakwita w późniejszym terminie razem z Florentyną, to powtarza chętnie kwitnienie i kwitnie aż do jesieni. Wypuszcza dużo pąków kwiatowych i kwitnie bukietami, chociaż kwiaty ma duże około 10 cm. No i jeszcze ten ich oryginalny kolor ze srebrzysto-brązowymi, kremowymi przebarwieniami. Jest to bardzo oryginalna róża, chociaż mało znana. Warto ją wprowadzić do swojego ogrodu. Nadaje się na kwiat cięty, a w wazonie długo utrzymuje świeżość. Jeżeli zastanawiacie się, które róże pnące można prowadzić w formie krzewiastej, to muszą być spełnione dwa warunki. Jeden to silne, sztywne pędy, które się nie przewieszają, wtedy poprzez krótkie cięcie można uformować krzew. A drugie, aby róża dorastała do 2 metrów wysokości, czyli te pędy dosyć krótkie. Dlatego kupując róże trzeba patrzeć na kartę informacyjną. Jak ma wysokość do 2 metrów, to świetnie nada się na takie formowanie. Oczywiście wśród moich róż nie może zabraknąć topowej Eden Rose Maylanda. Rośnie u mnie dopiero drugi rok. Ma cudowne, pełne kwiaty odporne na deszcz. Ta róża nie rośnie silnie, wypuszcza mocne pędy do wysokości 2 metrów, dlatego można ją prowadzić jako różę krzaczastą. Róża powtarza kwitnienie, chociaż na drugiej trzeba trochę poczekać, ale warto, bo kwiaty ma dosłownie bajeczne. Prowadzę ją przy kracie, bo chcę, aby górowała nad tą częścią ogrodu. Niedaleko Eden Rose posadziłam też pnącą różę Giardine Hansa Eversa z 1997 roku. Opiera się ona o starą jodłę koreańską, a ponieważ jest to dopiero jej drugie kwitnienie, nie jest jeszcze zbyt duża, ale myślę, że przysłoni niezbyt efektowne drzewko, ponieważ jest to dosyć silnie rosnąca róża. Giardina ma pełne jasnoróżowe i mocno napakowane kwiaty. To nostalgiczna róża o owocowym, świeżym zapachu. Kwitnie praktycznie cały sezon. Trzecią różą pnącą w tej części ogrodu jest Penny Lane Harknessa z 1998 roku. Ta angielska róża pochodzi od znanej róży New Down, ale jest od niej znacznie piękniejsza, no i ma lepsze cechy.
Duży, pachnący kwiat w stylu dawnych róż utrzymuje bardzo długo. Kolor też jest piękny, środek morelowo-miodowy, a brzegi kremowe. Kwiaty są niewrażliwe na deszcz. Liście ma ciemne, błyszczące i bardzo zdrowe. Rośnie dosyć szeroko. Na pędach ma po kilka pąków, które rozwijają się sukcesywnie. Stąd kwitnie w zasadzie bez przerwy. Tutaj opiera się o pień starego cyprysika, ale trzeba zrobić jej solidne podpory. Inna róża angielska, tym razem oscyna batrzeba, rośnie w drugiej części ogrodu. To w miarę młoda oscynka z 2016 roku. Lubi słoneczne stanowisko, ale radzi sobie również w półcieniu. Ma lśniące liście i bardzo jest odporna na choroby. Jest to średniej wysokości krzew, który kwitnie cały sezon. Wypuszcza kwiaty na końcach dosyć wiotkich krótkopędów, które należałoby podwiązywać. Pachnie przepięknie i mocno, zapach określa się jako intensywna nuta mirdzy, miodu i herbaty. Ma pełne duże kwiaty w typie nostalgicznym, w odcieniach moreli, brzoskwini i bladego różu. Jest to bardzo piękna róża, chociaż trzeba trochę popracować nad jej ułożeniem, ponieważ robi wrażenie trochę rozwichrzonej. I na koniec moja chyba najcudniej pachnąca francuska róża pnąca Bienvenue d'Elbara. Ma duże, pełne różowe kwiaty o mocno karbowanych brzegach płatków. Silny zapach z nutą cytryny rozchodzi się bardzo daleko. Jest to bardzo zdrowa róża, kwitnie cały czas, a kwiaty ma odporne na deszcz. Należy do tych niższych róż pnących do 2 metrów wysokości o sztywnych pędach, więc można ją prowadzić w formie krzewiastej. U mnie jest tak przycięta, że kwitnie od samego dołu do samej góry. W jaki sposób ją cięłam, pokazuję w filmiku o 3 sposobach cięcia róż pnących. Myślę, że przybliżyłam kilka odmian róż pnących, może mniej znanych czy mniej popularnych, a wartych uwagi. Cieszę się, że oglądacie moje filmiki. Jestem wdzięczna za okazywaną sympatię w formie komentarzy czy polubień. Ponieważ moim zamierzeniem nie jest chwalenie się, co rośnie w moim ogrodzie, a raczej podawanie jak najwięcej informacji na temat pokazywanych roślin, tak aby każdy z Was mógł dokonywać świadomych wyborów, co mu się podoba i co pasuje do jego ogrodu. A więc do zobaczenia wkrótce.